A dzisiaj w programie dr Lucja Mirowska-Kopecz, dyrektor Szkoły Podstawowej Arthur E. County. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy ja dobrze wymieniłam imię szkoły? Dokładnie, bardzo dobrze. Arthur E. County Elementary School. Bardzo się cieszę w takim razie. Na czym polega w ogóle rola dyrektora szkoły? Odpowiedź jest i trudna, i łatwa, powiedziałabym, dlatego że dyrektor to jest lider i dyrektor to jest menadżer. Jako lider to jest ktoś taki, kto powinien stwarzać odpowiednie warunki i pracy dla nauczycieli, i uczenia się dla dzieci. Natomiast jako menadżer zajmuje się budynkiem, zajmuje się programami, zajmuje się tym wszystkim, czym właściwie, żeby były warunki odpowiednie do pracy dla nauczycieli, odpowiednie warunki dla nauki, dla dzieci. Przed nami nowy rok szkolny i wielu rodziców znowu zadaje sobie pytanie, jak przygotować dzieci przed tym nowym rokiem szkolnym, jak ich nastawić, co zrobić, bo to jest też taki okres, kiedy jeszcze jesteśmy na wakacjach, ale już myślami wracamy do szkoły, bo już niebawem koniec sierpnia, już niebawem wrzesień, już za chwilę rozpocznie się szkoła. My się w ogóle nawet nie chce na ten temat myśleć, to po pierwsze, bo to lato jakby bardzo nam umknęło, ponieważ początek lata był bardzo brzydki, pogoda była fatalna, w ogóle nie odczuliśmy tego, że było lato. Jeśli chodzi o pytanie, w jaki sposób przygotować dzieci do początku roku szkolnego, przede wszystkim pozwolić dzieciom bardzo wypocząć, pozwolić dzieciom zrelaksować się, zmotywować dzieci do nauki, do tego, że to stanowi o ich przyszłości. A tak jak zawsze powtarzam, przede wszystkim dzieci bardzo kochać, I wspierać dzieci we wszystkim, co dzieci robią. Czyli w zainteresowaniach. Jeżeli dziecko ma jakieś zainteresowanie, które nawet wydaje nam się może nie do końca poważne, to kibicować dzieciom w tym. To znaczy ja w ogóle uważam, że dzieciom należy pozwolić na to, żeby próbowały w różnych dziedzinach, bo właściwie my tak dokładnie nie wiemy. My mamy swoje marzenia, raczej często niespełnione marzenia, to, co sami chcieliśmy kiedyś osiągnąć i powiedzmy sobie, nam to nie wchodziło lub nie mieliśmy takiej możliwości. I teraz oczekujemy, że te nasze dzieci spełnią nasze marzenia. Ale chyba dobrze byłoby pozwolić i dzieciom próbować w różnych dyscyplinach, czy w sportach, czy w rysunkach, czy w jakichkolwiek artystycznych zainteresowaniach. I zobaczyć to, co dziecku sprawi największą przyjemność, to, co będzie najchętniej chciało robić. Ale no, jeśli chodzi o naukę, no to trzeba dzieci pilnować, trzeba dzieci motywować. Myślę, że coś takiego jak dziecko powinno rozumieć, co znaczy słowo nie. Dziecko powinno rozumieć, że czasami może popełniać jakieś błędy i że z tych błędów ma się uczyć, czy na tych błędach ma się uczyć, ale też, no, żeby dzieci nie karać za błędy. Tylko, żeby te błędy wykorzystywać do motywowania, do innej pracy. Czyli tak jakby lekcje, że to pracy. Są takie prawdziwe lekcje życia, że tak się stało i teraz mamy to pokazane czarno na białym, że następnym razem już się tak nie stanie. Oczywiście, że tak. Z dziećmi trzeba bardzo dużo rozmawiać. My obserwujemy teraz w szkole, że właściwie dzieci w tej chwili nie potrafią rozmawiać ze sobą. Po pierwsze, albo krzyczą do siebie, nie to, że krzyczą już tam obrażając się, tylko po prostu nie mówią potrafią, podniesionym głosem. Mówią podniesionym głosem i to już od przedszkola się obserwuje. Poza tym przez komputery, przez telefony, przez text messages dzieci nie potrafią ze sobą rozmawiać i tutaj jest ogromne zadanie także i po pierwsze dla rodziców, a po drugie dla szkoły, żeby dzieci prowokować do rozmowy. To jest najważniejsza sprawa. Faktycznie, gdzieś nam to unika, bo umykają nam i też kontakty międzyludzkie. Oczywiście. Właśnie przez rozwój technologii, który wydawać by się mogło, pomaga nam w tychże kontaktach i faktycznie nam pomaga. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że faktycznie gdzieś zatracamy tą zdolność rozmowy, zdolność takiego komunikowania się dłuższego, a nie tylko na podstawie 160 znaków na klawiaturze. To jest po pierwsze, a po drugie
drugie, jakby ja odnoszę takie wrażenie, że powoduje to, że umiejętności intelektualne się gdzieś zatracają. Przy okazji. Przy okazji. Dlatego, że mowa jest przecież wyrazem naszej myśli. A używając tekstu pisanego, który jest w tej internetowej wersji, dążymy do skrótów. Tak, to prawda. Czyli to już widać na etapie wczesnego dzieciństwa. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja myślę, że często my jako rodzice wykorzystujemy technologię do tego, żeby pomagało nam babysitting naszych dzieci, ale niestety tylko w pewnej części jakby kształciło to, używanie technologii wykształca pewne umiejętności u dzieci, ale niestety zatracane są inne możliwości. Mnie na przykład jest bardzo szkoda, że dzieci tak strasznie mało czytają. Dlatego, że przez czytanie przecież rozwija się nasz intelekt. Poprzez czytanie uczymy się później wyrażać myśli, czy w ustnie, czy na piśmie. I myślę, że to są rzeczy, na które należałoby bardzo zwrócić uwagę. To prawda, bo faktycznie w momencie, kiedy czytamy, to potem umiemy pisać, umiemy też wyobrażać sobie pewne rzeczy, że nie wszystko jest pokazane na rysunku, tylko w tym momencie właśnie czytając działa nam wyobraźnia. No i tutaj dochodzimy do takiego sedna, bo z jednej strony mamy szkołę, która w naszym mniemaniu odpowiedzialna jest za edukację i taka jest faktycznie misja szkoły i taka jest rola szkoły, każdej szkoły. A jaka jest w tym procesie edukacji szczególnie młodych dzieci? Jaka jest misja, jaka jest rola rodziców? Jaka powinna być? Ja myślę, że w każdym wieku rola rodziców jest ogromnie ważna. Tylko na każdym etapie rozwoju dziecka ta rola jest troszeczkę inna. I sama szkoła nie jest w stanie wykształcić dzieci. Szkoła może podać informacje, może kształtować pewne umiejętności, ale jednak rola rodziców jest bardzo istotna, ponieważ na pewno wszyscy pamiętają jeszcze z czasów naszego dzieciństwa, zawsze się mówiło, że rodzina to jest pierwsza szkoła. Rodzice uczą dzieci zachowań, rodzice uczą dzieci obcowania z innymi ludźmi. Tak. W taki sposób, w jaki rodzice zwracają się do tych dzieci, tak później te dzieci zwracają się do innych osób, czy do swoich rówieśników, czy do osób starszych. I to są sprawy ogromnie ważne. Na przykład w tej chwili obserwujemy, że dzieci nie potrafią powiedzieć dzień dobry z rana, czy do widzenia. Te rzeczy w jakiś sposób zanikają i nie wiem, myślę, że wynika to także z tego, że wszyscy się ogromnie spieszymy, nie mamy czasu na to, a nie rozpoznajemy sąsiadów, prawda? Tak. Czyli jest. Też pewnie się zmieniają nasze te dzielnice, gdzie mieszkamy, bo na przykład w Ameryce to było takie częste mówienie hi, prawda? Czy dzień dobry do każdego spotkanego na ulicy. Ten zwyczaj też jakoś zanika powoli. No chyba tak, dlatego że mnie się wydaje, że przede wszystkim ten czas, nie mamy na nic czasu, stale gonimy, stale się gdzieś spieszymy. I chyba należałoby przede wszystkim przy wychowywaniu własnych dzieci zatrzymać się i zastanowić się, co jest najważniejsze, dlatego że dziecko bardzo szybciutko rośnie, bardzo szybko dojrzewa i ten czas już nigdy nie wróci. I potem z perspektywy czasu zastanawiamy się, a dlaczego tak, a dlaczego coś tam nie wyszło może. A może to dlatego, że nie tyle czasu poświęciliśmy dzieciom, ile potrzeba. I ja wiem, że bardzo ważne jest, żebyśmy dzieciom zapewnili dobrobyt, żebyśmy dzieciom zapewnili jak najlepsze warunki życia. Ale to nie jest wszystko i to nie zastąpi tego wychowania, tego dobra, które daje wychowanie w rodzinie. Święte słowa, a jak powinna wyglądać idealna współpraca między szkołą a rodzicami? Czy w ogóle coś takiego istnieje, jest jakiś taki model współpracy? To znaczy, mnie się wydaje, że najważniejsze jest zaufanie dwustronne. Tak. Ja myślę, że najważniejsza jest szczerość. Rodzice powinni jak najwięcej kontaktować się ze szkołą. Jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość, to uczestniczyć czy w wycieczkach, czy w imprezach, które są organizowane w szkole. Dlatego, że to jest ogromnie ważne dla dzieci. Dzieci tak strasznie się cieszą, kiedy widzą swoich rodziców podczas akademii, podczas występów. Naprawdę
nie można sobie wyobrazić czegoś równie ważnego lub jeszcze ważniejszego dla dziecka. Obecność jego rodzica, czy pochwała rodzica, czy uśmiech rodzica, czy duma, bo przecież wiadomo, jak rodzic widzi dziecko na scenie, no to ta duma jest widoczna w całym rodzicu. I to ogromnie ważne jest dla dzieci. Też faktycznie ważne słowa. Rodzice bardzo często w trakcie roku szkolnego skarżą się na brak czasu, ale właściwie brak czasu swoich dzieci. Już od najmłodszych lat mamy wrażenie tu w Stanach Zjednoczonych, że ci młodzi ludzie są tak naprawdę przeciążeni swoim grafikiem, bo mają długie godziny w szkole, potem swoje różne aktywności, na które są zapisani, czy też swoje hobby. I do tego potem jeszcze dochodzi praca domowa i czytanie książek. I właściwie okazuje się, że taki młody człowiek ma tak naprawdę już cały dzień zajęty i brakuje tego czasu na przykład na zabawę albo na tak zwane nic nie robienie, cieszenie się życiem i dzieciństwem. I można by odnieść wrażenie, że można z tym poczekać, bo przecież w życiu każdego czeka ten stan, kiedy nie będzie miał w życiu czasu na nic. Ale wracając do tego mojego pierwszego wątku, jak sobie z tym poradzić? Jak zbudować może jakieś takie właściwie zarządzanie czasem, żeby rodzicom było łatwiej i dzieciom także, aby było łatwiej jakby osiągnąć to wszystko, czyli być w szkole, korzystać z różnych aktywności, a przy okazji też mieć czas na pracę domową. Pytanie jest doskonałe i muszę powiedzieć, że absolutnie się z tym zgadzam. Jeśli chodzi o rozkład zajęć szkolnych, szkoła jest wiele godzin tutaj w Stanach Zjednoczonych. I ja myślę, że w szczególności dla nas, którzy przyjechaliśmy z innego kraju, którzy wychowani, wykształceni byliśmy w innym modelu, że czasami mieliśmy 3 lekcje, czasami 4, a w młodszych klasach to dzieci rzeczywiście 2-3 godziny były w szkole i było po wszystkim. I wtedy te dzieci miały dużo czasu. Tutaj każde dziecko, na przykład w mojej szkole, od godziny 8 do godziny 3 jest każde dziecko, czy to jest w kindergarten, czy jest w 8 klasie, więc jest tych godzin bardzo dużo i na pewno dzieci są zmęczone. I ja się absolutnie z tym zgadzam. Uważam, że jest to za dużo godzin, ale no tak po jest. Prostu jest, taka jest rzeczywistość. To jak sobie z tym poradzić? Jak sobie w takim razie z tym poradzić, że tak naprawdę no jest jak jest, ale przecież nie możemy usiąść i lamentować tak w związku jest. Z tym, tylko trzeba jakoś sobie z tym dać radę. No myślę, że jest to kwestia organizacji. Ja nie myślę, żeby było jeden wzorcowy model, który można podać i każdy się do niego zastosuje, tak. Bo każdy ma inną sytuację życiową, każdy ma inne warunki, każdy może coś innego zrobić w tym względzie, żeby pomóc dziecku, żeby zorganizować jego i swój czas jak najlepiej. Ale myślę, że przede wszystkim dziecko, tak jak pani powiedziała, musi mieć czas na to, żeby nic nie robić, żeby odpocząć. Tylko, że mi się wydaje, że ten nic nie robiący czas jest wykorzystywany do siedzenia przed komputerem albo do siedzenia przy telefonie i wykorzystywania tych mediów społecznych różnych, czy grania i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw należałoby chyba zanalizować, co dziecko robi po przyjściu do domu. Idealną sprawą byłoby, gdyby rodzic był w domu, gdyby zaraz po szkole dziecko mogło troszeczkę czasu spędzić na świeżym powietrzu, gdyby mogło się wybiegać, gdyby mogło być z koleżankami, kolegami. To są rzeczy nieodzowne do pełnego rozwoju dziecka. Oczywiście godzinę, czy półtorej, czy 2 godziny, w zależności od klasy, w której dziecko jest, no musi spędzić nad odrabianiem zadań domowych, no bo taka jest rzeczywistość. A oprócz tego, no chcielibyśmy, żeby były jakieś zajęcia pozalekcyjne, żeby była jakaś muzyka, żeby był jakiś sport, żeby było cokolwiek innego. No i mówię, każdy musi zorganizować ten czas tak, żeby był on najlepiej wykorzystany w jego domu, ale też uważam, że każdy powinien mieć czas na to, żeby z dzieckiem posiedzieć, żeby z dzieckiem porozmawiać. Czy to jest w czasie obiadu, w czasie kolacji, czy po prostu w pewnym momencie sobie usiąść i porozmawiać, dlatego że poprzez rozmowy dowiadujemy się, co się dzieje z dzieckiem.
poznajemy jego sprawy. I tutaj ważna rzecz, powiedziałabym, dla środowiska polonijnego, w szczególności dla tych rodziców, którzy za dobrze nie znają języka angielskiego, dobrze byłoby pielęgnować ten język ojczysty w domu, tak żebyśmy mogli na każdy temat z dzieckiem się porozumieć, żeby w pewnym momencie nie było tak, że dziecko coś do nas mówi, a my nie wiemy co. Albo dziecko mówi już po angielsku, a my tylko po polsku. Właśnie, tak to jest wspaniały, to jest wspaniały tutaj punkt i myślę, że powinniśmy nad tym się też przez chwilę zastanowić, a mianowicie dwujęzyczność. Wielu rodziców ma takie obawy, jak to będzie. Czy moje dziecko sobie poradzi? Idąc do szkoły, kiedy mając 5 czy 6 lat, bo wtedy już się zaczynają pierwsze zajęcia szkolne, a tak naprawdę nie mówi po angielsku, albo nie mówi dobrze po angielsku, albo komunikuje się tylko po polsku. I to są jedne obawy, ale są też takie obawy, że w którymś momencie dziecko wraca z tej pierwszej, drugiej czy trzeciej klasy i okazuje się, że mówi świetnie po angielsku i rodzice zaczynają mieć własne obawy. Czy ja sobie poradzę? Czy ja sobie poradzę z czytankami, które dziecko przynosi do domu? Czy ja sobie poradzę z pracą domową, którą muszę sprawdzić albo przynajmniej rzucić okiem na tą pracę domową, czy jest dobrze zrobiona. Jak rozwiać takie wątpliwości? Ja myślę, że to wszystko jest prawda i to wszystko jest bardzo skomplikowane, dlatego że ja uważam, że dziecko, które uczy się języka w domu, tego języka, którym władają jego rodzice, naprawdę świetnie da sobie radę, kiedy przyjdzie do szkoły. Po pierwsze, dlatego że dzieci nie są w wyizolowanych środowiskach. Dzieci wciąż oglądają telewizję amerykańską. Dzieci wciąż oglądają filmy dla dzieci. Dzieci wciąż grają w gry, które są w języku angielskim. Więc one mają dostęp do języka angielskiego. Więc to nie ma tak, że one są w tej jakiejś polskiej próżni. Tak. Gorzej z rodzicami pewnie, tak? Kiedy przychodzą do szkoły, zaczynają uczyć się załóżmy w przedszkolu, w zerówce, tak. W kindergarten. Każde dziecko uczy się tego samego, więc dostęp do wiedzy, jeśli chodzi o język czy matematykę, jest dokładnie taki sam. I wydaje mi się, że jeżeli dziecko posiadło jakąś wiedzę w języku polskim, czy w jakimkolwiek języku ojczystym, to kiedy będzie uczyło się języka angielskiego, że tak powiem, od nowa, natychmiast tę wiedzę przełoży z jednego języka na drugi. I w przypadku dzieci naprawdę nie ma takiego problemu. To jest trudniej z nami, kiedy mamy 30, 40 czy 70 lat i przyjeżdżamy do obcego kraju i musimy uczyć się języka obcego, bo wtedy jest to naprawdę język obcy. No właśnie, i co powinni zrobić rodzice? Czy powinni mieć cierpliwość sami do siebie, kiedy naprawdę może nie do końca rozumieją tą czytankę? Co wtedy? Na pewno czy rozmawiać z nauczycielem, czy co robić w takich sytuacjach? Na pewno dziecko rozumie czytankę, którą czyta, przynajmniej no, powinno rozumieć to, czym się zajmuje. Wydaje mi się, ja tak uważam, że zadanie domowe to jest odpowiedzialność dziecka, a nasza rola jako rodziców jest dopilnowanie, żeby zadanie domowe zostało zrobione. Jeżeli dziecko zrobi coś źle, no to ten nauczyciel, z którego przedmiotu zadanie domowe było, po prostu poprawi te błędy. I wtedy dziecko się na tych błędach będzie uczyło. Więc nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś ogromny problem. Czyli my nie powinniśmy robić prac domowych za dzieci, tylko jakby sprawdzać, czy te prace domowe są robione, czy dziecko faktycznie w domu pracuje. Ja powiem coś, czego większość ludzi nie będzie lubiła. Ja uważam, że tak jak powiedziałam, zadanie domowe to jest zadanie dziecka i absolutnie rodzic nie powinien odrabiać za dziecko zadania domowego. Kiedy na przykład dziecko pisze wypracowanie, naprawdę, jeżeli to wypracowanie jest napisane przez rodzica, nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciel się nie zorientował, że to zadanie nie jest napisane przez dziecko, dlatego że my te dzieci znamy. Nawet jeśli nauczyciel jest tylko jeden rok z dzieckiem, to po pierwszym miesiącu, dwóch, naprawdę my wiemy, na co dziecko jest stać. I robienie zadań domowych za dziecka naprawdę nie jest niczym dobrym. Wytłumaczenie, absolutnie tak. Pomoc, sprawdzenie, czy zadanie domowe zostało zrobione, absolutnie tak. Ale robienie, jestem całkowicie przeciwna.
Brawo. W takim razie zapytam jeszcze może o poziom szkół, bo to też jest tak, że właściwie rodzice szukają jak najlepszych szkół dla swoich dzieci. Najlepiej, gdyby to były szkoły publiczne, gdyby, aby nie obciążać za bardzo domowego budżetu. Od czego zależy poziom szkoły? I na co rodzice powinni zwracać uwagę, na przykład szukając dobrej szkoły dla swoich dzieci, albo miejsca, gdzie się osiedlą, w którym jest dana szkoła? Znaczy tak, ja może powiem tak, że mogę mówić na temat, wyłącznie na temat chicagowskiego szkolnictwa. W Chicago jest ponad 680 szkół podstawowych, a wszystkich szkół jest ponad 800. Jeżeli popatrzymy na ranking szkół, na ocenianie szkół, to najlepsze szkoły w stanie Illinois średnie to są właśnie chicagowskie publiczne szkoły. Więc ja absolutnie jestem przeciwna temu, żeby dzieci wysyłać do szkół prywatnych, dlatego że jest bardzo wiele bardzo dobrych chicagowskich szkół publicznych. To mówię tylko o środowisku chicagowskim. Szkoły są oceniane na wiele sposobów. Są oceniane na podstawie wyników testów, które dzieci zdają. Są oceniane na podstawie oceny rodziców, jak rodzice odbierają szkoły. Są oceniane na podstawie dostawania się do szkół średnich. Także jest wiele tych elementów. Mi się wydaje, że każdy może znaleźć szkołę dla siebie i dla swojego dziecka. I znowu, nie ma jakiejś recepty jednej dla wszystkich, ale ja osobiście uważam, że za podstawową i za średnią szkołę nie ma potrzeby płacić, tylko... To na co w takim razie zwracać uwagę? Są jakieś rankingi szkół, czy pytać absolwentów, pytać innych rodziców? Tak, są rankingi. Ja nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście wyłącznie na takim rankingu się opierać, dlatego że tak naprawdę każdy człowiek ma swoje miejsce na tej ziemi i może być dziecko, które w najlepszej szkole nie da sobie rady, czy nie odniesie sukcesu, a może być, jest wiele dzieci, które kończą, powiedzmy sobie, przeciętne szkoły, czy podstawowe, czy średnie, i dostają się do najlepszych uniwersytetów. Także to po prostu na wyniki pracy dziecka składa się tak bardzo dużo elementów, że bardzo trudno jest dać jedną receptę na to, co powinien rodzic zrobić. I ja takiej recepty nie chciałabym dać, dlatego że wydaje mi się, że w każdym miejscu można się odnaleźć. Tylko trzeba zdefiniować i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego szukam, czego tak naprawdę chcę dla tego swojego dziecka i co będzie dla niego najlepsze. Przed nami nowy rok szkolny. Czego pani życzyć w pracy na nowy rok szkolny? No przede wszystkim życzyć spokoju, życzyć zdrowia i siły. No i myślę, że żeby wszystko dobrze się ułożyło. Oczywiście administracyjnie, tak? Tak jest. Tak, wiemy, sytuacja jest gorąca i na pewno do tych tematów jeszcze będziemy wracać, ale to już są tematy na zupełnie inną rozmowę. Ja dziękuję tak bardzo za wizytę w Polvision, za czas i właśnie tego życzę. Życzę wytrwałości, cierpliwości i dużo, dużo zdrowia i wspaniałych pomysłów na nowy rok szkolny. Gościłam dr Łucję Mirowską-Kopeć, dyrektora Szkoły Publicznej, Podstawowej Szkoły Publicznej imienia Artura i County. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło.